Prawdziwym gospodarzem jest przewodniczący Rady Europejskiej tego spotkania, więc tylko przywitam serdecznie i oddam ci pierwszemu głos. It's the floor is yours. Thank you. First of all, I would like to say thank you, dear Prime Minister, dear Donald, for hosting us tonight for this meeting with some other colleagues. We have the opportunity to discuss the strategic agenda. And the last strategic agenda was decided about 5 years ago under your leadership. Today, we face extraordinary difficult geopolitical challenges. This is extremely important to decide what will be the fundamental orientations to make the EU stronger, more influential, more resilient. And I see three important priorities for all of us. First one, security and defense. We have to support Ukraine as much as we can. We have to develop our defense capabilities, to develop our defense readiness, to invest more in defense and to support the European industrial bases. We want to work with our transatlantic partners, allies, and that's why we are certain that if we make progress, this is good for NATO, this is good for our alliance. The second point I would like to mention, this is our prosperity. We need to build a very strong and powerful economic foundation because this is the key to be in a strong position to address the challenges we face, all of us. More competitiveness, a better regulation, less red tape. These are the priorities. And there's another element extremely important, more investments, investments in the future, investments in strategic fields. And that's why I think that the capital markets unions should be a top priority. We need to make progress in that field. I also think that the European Investment Bank has a very important role to play in the future. And last but not least, for sure, our democratic values, our fundamental principles, our freedoms. It is what underpinned the political goal of the EU, of this particular project. Voilà, these are a few points I wanted to mention. Once again, thank you, dear Prime Minister. Thank you, Donald. What a pleasure to be here in your beautiful country. We will work with our colleagues, and I'm confident that in the weeks to come, in the months to come, we'll make decisions on the strategic agenda. We will be united. I know how the unity of the EU is important and how you play an important role to help us to converge politically and to be united and strong. Thank you. Thank you very much. Charles, if you allow me, I will speak Polish. Panie Przewodniczący, drogi przyjacielu, bardzo się cieszę, że to właśnie tu w Warszawie i nieprzypadkowo w Warszawie dochodzi do spotkania, które jest poświęcone agendzie strategicznej Unii Europejskiej, czyli temu programowi politycznemu Europy na najbliższe lata. Warszawa jest miejscem szczególnym z punktu widzenia całej Europy. O tym decyduje zarówno pozycja Polski, ale też szczególna sytuacja, w jakiej znalazł się cały kontynent. A my tu w Polsce jesteśmy najbliżej tych zdarzeń, które spowodowały, że mamy do czynienia ze szczególną historyczną sytuacją. I dlatego nieprzypadkowo właśnie w Warszawie będziemy mówili o tych priorytetach, o których Charles Michel wspomniał. A więc słowo bezpieczeństwo jest tutaj oczywiście kluczem. Polska prezydencja będzie też ciężko pracowała na rzecz bezpieczeństwa w kilku wymiarach. Chcę z całą mocą podkreślić, że i dziś będę o tym rozmawiał z naszymi partnerami i w czasie polskiej prezydencji będziemy także nad tym pracowali. To jest bezpieczeństwo związane z nielegalną migracją. My dzisiaj w Polsce odczuwamy, co znaczy tak naprawdę połączenie agresywnej polityki, wrogiej polityki ze strony Kremla i Białorusi i połączenia ich możliwości państwowych z falą nielegalnej migracji. I o tym będziemy także dzisiaj rozmawiali. Nie ma w tym przypadku, że dziś w Warszawie są panie i panowie premierzy z tak różnych, wydawałoby się, miejsc jak Hiszpania, Grecja, Finlandia, Irlandia, Estonia, Luksemburg, Polska pod przewodnictwem szefa Rady
europejskiej. Ale to także dzięki twojej pracy. Cały kontynent zaczyna myśleć tak samo o tych głównych zagrożeniach i dzięki tej zmianie ta nasza rozmowa dzisiaj o strategicznej agendzie będzie także rozmową o pewnej rewolucji w myśleniu. Europa musi stać się najsilniejszym podmiotem politycznym na świecie, bo ma ku temu wszystkie możliwości. Jesteśmy ekonomicznie, finansowo, technologicznie, jeśli chodzi o populację, więksi i silniejsi niż Stany Zjednoczone i Rosja razem wzięte. Nie ma żadnego powodu, żeby mieć kompleksy. Nie ma żadnego powodu, żeby Europa musiała czekać na czyjąś pomoc. Europa jest stworzona do tego, żeby bronić siebie i także innych skutecznie i na własny rachunek. Ja zawsze będę wierny idei transatlantyckiej, ale chciałbym, żeby cała Europa uwierzyła w to, że może być naprawdę mocarstwem adekwatnym do liczb, do pieniędzy, do populacji. To jest możliwe i dzięki twojej inicjatywie będziemy na pewno bliżsi temu myśleniu. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze mamy czas na jedno pytanie, jeżeli panowie pozwolą. Dzień dobry, Rafał Skórski, Telewizja Polska, TVP Info. Pytanie do pana premiera Donalda Tuska. Pan przewodniczący mówił o konieczności większego dozbrajania Ukrainy. Czy Polska będzie uczestniczyła w sposób aktywny w tym dozbrajaniu pod względem sprzętowym, finansowym? Polska jest w absolutnej czołówce tych państw, które do tej pory zdecydowały się na dozbrajanie. I to było też za czasów moich poprzedników, więc nie chodzi o to, żebym podkreślał moją rolę czy rolę mojego rządu. Polska od pierwszych dni wojny dała Ukrainie wszystko to, co było możliwe, a nawet więcej. Uczestniczymy we wszystkich de facto inicjatywach tej amunicyjnej ze strony Czech, naszej czołgowej. Dzisiaj rozmawialiśmy z panią premier Estonii o jak współpracować z Estonią, która jest także aktywna. Więc mi trochę jest niezręcznie odpowiadać na to pytanie, bo Polska dzisiaj, i to chcę też bardzo wyraźnie podkreślić, musi budować też swoje bezpieczeństwo. I będę o tym także dzisiaj rozmawiał. Jesteśmy państwem de facto frontowym. Więc jeśli chcemy pomóc całej Europie, to musimy wspólnie, nie Polska sama, wspólnie pomóc Ukrainie tak, jak to tylko możliwe, ale powoli też cała Europa musi myśleć jeszcze aktywniej o tym, jak pomóc takim państwom jak Polska czy Estonia, a więc państwom na tej front line. I też ze względu na własne bezpieczeństwo. Nawet Hiszpania i Portugalia, pamiętasz, nasz dzisiejszy hiszpański gość mówił, no wy o tej wojnie dużo mówicie, ale przecież to jest tak daleko. Ale nawet już Hiszpania i Portugalia też dobrze rozumieją, że to nie jest daleko. Że jeśli jesteśmy jedną Europą, to znaczy, że wojna jest u naszych bram. I dlatego będziemy szukać wszystkich możliwości, jak wesprzeć Ukrainę, jak wesprzeć państwa, które są najbardziej narażone na konsekwencje tej wojny. Ja nie mogę być niedyskretny, ale Polska szuka różnych możliwości, też niestandardowych możliwości, jak wesprzeć Ukrainę, jeśli chodzi o sprzęt i amunicję.